Może stanę sobie na podium, żeby było mnie bardziej widać. Dobry wieczór. Ja nazywam się Grzegorz Haska i witam serdecznie na spotkaniu Góry Wartości. Góry Wartości tym razem 2.0, zaraz powiem dlaczego 2.0 i powiem dlaczego tak się nazywałem w tym sezonie. Powiem kilka słów o projekcie i tak naprawdę, no jak to wygląda, po co tu się znajdujemy, o czym będziemy rozmawiać. Góry Wartości to spotkania z największymi osobowościami no, świata gór, z himalajstami i alpinistami. Zapraszamy tutaj osoby, naszych gości po to, żeby powiedzieli nam poprzez pryzmat swojej górskiej działalności o tym, że chodzenie po górach wspinaczka nie wiąże się tylko i wyłącznie z walką z siłami natury, z taką bezrefleksyjnością, że warto zwrócić uwagę na przykład takie wartości jak przyjaźń, braterstwo, moralność, rozwój duchowy człowieka. Na tych spotkaniach wspólnie z Państwem będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, czego w tych górach szukamy, po co w ogóle po nich chodzimy, właściwie, no tak, po co po nich chodzimy i jak wyciągnąć z tych gór wszystko to, co najbardziej pozytywne, to co najlepsze. Góry Wartości 2.0, dlatego, że jest to edycja druga. W zeszłym roku naszymi gośćmi byli Leszek Cichy, Kinga Baranowska, Anna Czerwińska, Michał Kochańczyk, Ola Dzik, Dariusz Załuski, Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow i Krzysztof Wielicki. Natomiast dzisiejszym gościem jest Janusz Majer, himalajsta, alpinista, kierownik wypraw, szef programu Polskie Himalaje, który przyjechał dzisiaj do nas z Katowic szybkim pendolino. I witamy prowadzącą Jagodę Mytych, blogerkę, dziennikarkę. Witamy serdecznie. I oddaję głos Jagodzie. Bardzo proszę. Tutaj jeszcze, słuchajcie, przepraszam, jeżeli ktoś stoi w drzwiach, to tu są jeszcze kilka miejsc, więc można sobie usiąść. Bardzo proszę. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Tematem ma być przyjaźń, ale postaramy się powiedzieć bardzo szeroko o tym, czego wybitni himalaiści w górach wysokich szukają. I właśnie od tego chciałam zacząć, że swoją działalnością w górach najwyższych wspinacze, tacy jak ty, często prowokują pytania, czy to w ogóle ma sens. Czy to jest etyczne i czy za tym stoi jakieś dobro społeczne? Czy jeżeli wychodzicie bardzo wysoko, spotykacie się z tą drugą stroną lustra, jak często się mówi metaforycznie o tym byciu u krawędzi, czy ryzykowaniu wszystkiego, czy taki wspinacz schodzi i jest lepszym człowiekiem? Dobro społeczne, dobry człowiek. Czy coś z tych gór znosicie takiego? Proszę Państwa, góry zawsze dla człowieka były jakąś rzeczą wyjątkową. No, możemy przypomnieć sobie, że wszystkie stare religie sądziły, że siedzibą bogów to jest jakaś góra, czy są jakieś góry. Starotestamentowy Jahwe, a nasz Bóg Ojciec przekazał te tablice z 10 przykazaniami Mojżeszowi nie na jakiejś plaży. Przekazał je na górze Synaj. Na górze Moria wymagał od Abrahama tej ofiary z Izaka. A ta góra to wzgórze świątynne w Jerozolimie jest chyba jednym z najważniejszych świętych miejsc zarówno dla judaizmu, jak dla islamu. Czyli te góry zawsze były czymś wyjątkowym dla człowieka. Nie mówię nawet już o tym podejściu do gór w religiach wschodu. Zarówno hinduizm, jak i buddyzm ma to, że jest masę tych świętych gór i pielgrzymki pod tą górę, czy nawet okrążenie tej góry, ta słynna kora wyznaczana czasami długością własnego ciała, jak Państwo pamiętacie, buddyści, czy ci pielgrzymi buddyjscy poprzez te specyficzne pokłony kładą się na ziemi i robią kolejny krok, żeby przejść w koło tej świętej góry. Czyli góry były zawsze dla człowieka bardzo ważne. A z drugiej strony wydaje się, że Stwórca wyposażył nas w coś takiego, co objawiło się bardzo, bardzo z dużą siłą u takich ludzi jak Kolumb, jak Magellan, jak, żeby wejść już to na to nasze podwórko, Amundsen czy Mallory. Coś, co
pcha człowieka do tego, żeby dotarł, żeby poznał coś, żeby odkrył, żeby zobaczył to nieznane. I tak jak w czasach Malorego wejście na Everest było no, jednym z największych wyzwań ludzkości, tak to dalej pozostało w tych górach. My możemy powiedzieć już z takiego naszego punktu widzenia polskiego, że to, czym dla Malorego było to pierwsze wejście na Everest, czym było to pierwsze wejście na Everest dla Hilarego, tak dla polskich alpinistów będzie to zdobycie zimą danej góry, tego ośmiotysięcznika, tego Everestu. Zresztą Polacy ten Everest zimą zdobyli. I jak ktoś mówi, czy ta działalność człowieka w górach wysokich, czy w ogóle w górach ma jakiś sens, czy jest w tym jakieś dobro społeczne, to chyba nie zna historii, kultury ludzkiej, bo jeżeli podważa ten sens, to znaczy, że eliminuje duży dorobek kulturalny, który był związany z poznaniem gór, z aktywnością człowieka w górach. Masę artystów, powiedzmy, zarówno literatura, jak i malarstwo, jak i muzyka, i inspirowana górami, no i stanowi trwałe dziedzictwo na naszego tu ludzkiego bytowania na Ziemi. Ja już nie mówię o krajach alpejskich, gdzie tego jest strasznie dużo, ale weźmy taki mały, nizinny kraj jak Polska, ale Tatry i Zakopane to była pewnego rodzaju mekka ludzi kultury i trudno dzięki właśnie tym górom, dzięki Tatrom mamy Szymanowskiego, mamy Kilara, czy mamy też twórców literackich, przykład Witkacy. A teraz to twoje pytanie, tam były właściwie takie dwie części. Druga część dotyczyła tego, dlaczego my chodzimy w te góry, czy ludzie, którzy decydują się na te wejście w góry. I tu tak mi się wydaje, że podczas pobytu na takiej wyprawie spotykamy się w takiej skondensowanej formie z różnymi przejawami tego, co w życiu, co na Ziemi może nas spotkać. Z jednej strony mamy, i to jest takie ekstremum rozciągnięte, z jednej strony jest burza, jest śnieg, jest niska temperatura, a później następuje znowuż dzień świetny, świetna pogoda, jest z jednej strony niesamowita koncentracja na tym, żeby się wspinać, żeby zejść, a później schodzi się do bazy i jest kompletne odprężenie. Jest tak, że te emocje, które się wtedy podczas takiej wyprawy wchodzą w człowieka, powodują to, że chce się znowu jechać, że to pewne doświadczenie działa jak narkotyk. I to wydaje mi się, że to ciągnie też tych ludzi, którzy już raz spróbowali, żeby pojechać znowu. No właśnie, a czasem można pojechać o jeden raz za dużo, bo wiesz, nie sztuka być dobrym himalaistą, sztuka być starym. Nie obrażam cię tu wcale, bo ty wciąż jesteś młodym. Ale chciałam zapytać o to ryzyko i czy ono jest czymś uzasadnione, czymś więcej. To z alpinizmem, częścią jak gdyby alpinizmu zawsze było to niebezpieczeństwo, które tam występuje i te zagrożenia, które występują. Bez tego nie byłoby alpinizmu. I ważne jest to, jak dany adept, dany człowiek, który uprawia tę dyscyplinę,
jak kalkuluje to ryzyko. Taki słynny brytyjski wspinacz, Dougal Haston, czołowy wspinacz lat, powiedzmy, 70., napisał swoją książkę, gdzie zawarł credo swojego wspinania i książkę tą nazwał Calculated Risk, czyli chodzi o to, że to ryzyko musi być jednak jakoś skalkulowane, akceptowane przez tego, który na to ryzyko się naraża. I tu dobrym przykładem jest ta nasza najlepsza polska para wspinaczkowa, czyli Wojtek Kurtyka i Jurek Kukuczka. I każdy z nich do ryzyka miał zupełnie inne podejście. Jak możecie Państwo kiedyś posłuchać Wojtka Kurtyki, to właśnie on mówił, że dla niego to podejście Jurka było, że Jurek akceptował zbyt duże ryzyko, które z kolei on nie był w stanie zaakceptować. I z kolei Krzysiu Wielicki powiedział kiedyś, że gdyby było dwóch kurtyków, to by nie zrobili żadnej drogi, a gdyby było dwóch kukuczków razem, no to by się zaraz pozabijali. Także ja mogę przytoczyć tu historię, w której uczestniczyłem. To był 84 rok, byliśmy na Broad Peaku. Krzysiu Wielicki wtedy wszedł w ciągu tego jednego dnia spod podstawy ściany na wierzchołek. Myśmy weszli, Pawłowski, Walek, Fiut i ja, normalną drogą na Broad Peaka, a Jurek i Wojtek zrobili ten słynny trawers trzech wierzchołków Broad Peaka. Ale mieliśmy jeszcze zezwolenie na zachodnią ścianę Gaszerbuma IV, na taką świetlistą ścianę. I ja pamiętam taki dzień, że poszliśmy do tej doliny, ta dwójka naszych chłopców poszła w lewo, bo myśmy mieli w trójkę jeszcze zezwolenie na grań ograniczającą tą ścianę od lewej strony. I ja się, a z kolei Krzysiek Wielicki musiał już jechać do domu, bo spieszył się na kolejną wyprawę z wrocławianami na Manaslu, gdzie zrobili nową drogę i z Alkiem Lwowem weszli na wierzchołek. Ale tak, pamiętam, że siedzieliśmy cały dzień w takim namieciku, który żeśmy rozbili sobie pod tą ścianą i Jurek się wtedy skupiał, medytował, patrzył w tę ścianę i planował, gdzie wejdzie, jak tę drogę należy poprowadzić, ale ciągle nie było pogody. Ja opowiadam taką historię. Mieliśmy takiego kucharza, któremu też się spieszyło już do domu i nudziło mu się siedzieć w tej bazie i codziennie modlił się do Allaha, żeby jednak tej pogody nie było. I modlitwy były niezwykle skuteczne, pogody nie było i wtedy postanowiliśmy schodzić. A Wojtek z Jurkiem poróżnili się wtedy, bo Jurek uważał, że... Jurek zawsze tak uważał. Górę jest zapłacona, no to należy spróbować przynajmniej. No, należy wchodzić. Dla Wojtka to było ryzyko zbyt duże, bo przy tej niepogodzie tam są takie kuluary. Tymi kuluarami mogły runąć lawiny. No i to było ich rozstanie. To była ostatnia ich wspólna wyprawa. Rozstanie na tyle symboliczne, że jak się schodzi lodowcem Baltoro, to o pewnego dnia, jeden dzień po Concordii, czy po Urdukas, w lewo poszedł Jurek przez Maszer Brumla do Doliny Husze, a dzień później Wojtek poszedł w prawo w Biafo o Glesher przez Hisparla, przez przełęcz Hispar i lodowcem Hispar szedł do Doliny Hunzy. Czyli nawet fizycznie, gdyby rozdzielili się. Od tego czasu raz pojechali jeszcze na wspólną wyprawę, ale już później nigdy nie realizowali wspólnych projektów. I jeżeli to ktoś obiektywnie by oceniał, więc powie, no dobra, Wojtek żyje, a Jurek jednak akceptował może zbyt wysokie ryzyko, ale trudno. Ja zawsze byłem zdania, że należy uszanować jak gdyby tą decyzję tego, który się decyduje zrobić w tych górach coś dużego i naraża się, ale naraża się jak gdyby nawet obiektywnie, natomiast nie sądzę, że myśli o tym, że może zginąć, że zawsze się myśli, że to mnie nie dotyczy.
Mówisz, że taka ocena ryzyka dzieli nawet wspinaczy, którzy są na wyprawie, ale też podzieliła jakby społeczeństwo i głos zabrali etycy. Powiedz mi, czy himalaizm jest jakby łatwym celem takiej krytyki, bo tak trudno go zrozumieć komuś, kto tam nie jest? No tutaj tą iskrą, co wywołało tą wielką dyskusję, była sprawa tego Broad Peaka i tej tragedii na Broad Peaku, jeszcze tego, że poprzez obecne media myśmy wszyscy jak gdyby uczestniczyli w tym na żywo, w tym umieraniu tych chłopców na Broad Peaku. I no, o Broad Peaku powiedziano już masę słów. Ja mogę podać taki przykład. Przypomnijmy sobie decyzję Wandy Rutkiewicz wtedy, jak zdecydowała się wchodzić na Kanczendżance. I wtedy też pojawiły się jak gdyby pretensje czy pytania do Carlosa Carsolio, meksykańskiego wspinacza, dlaczego on, schodząc ze szczytu i widząc, że Wanda decyduje się na wejście, nie zawrócił jej. I ja tu mogę powiedzieć tak, że jemu to nawet nie przyszło do głowy, żeby mógł zawrócić Wandę z tego wejścia. Ponieważ tak, dla Carlosa Wanda była wielkim autorytetem, no, a z kolei Carlos, byłem z nim na paru wyprawach i on miał takie podejście podobne do Wandy, że no, jest cel, trzeba wchodzić. Gdyby on był gdyby to Wanda schodziła ze szczytu, a on był wolniejszy i próbował podchodzić, też by nie zawrócił, bo sądził, no Wanda to jest Wanda, jest wielką alpinistką, jeszcze jeden biwak zaliczy, wejdzie na szczyt i zejdzie. Nie? Także tu ocena tego jest dosyć trudna, ale z kolei w tym partnerstwie są też inne przykłady. No, na przykład Adam Bilczewski kiedyś schodził ze swoim partnerem w jakimś terenie i partner mówi tak, wiesz co, jestem trochę zmęczony, ja sobie siądę, ty idź przodem, ja cię zaraz dogonię. A Adam mówi, no dobra, zaczekaj, ja tylko przypnę raki. Mówi, a po co ci raki w takim terenie? No jak cię kopnę w dupę, to zaraz zaczniesz schodzić szybciej razem ze mną. No i ten typ partnerstwa może bym bardziej preferował. Kiedyś w taki Władimir Barberdin, pierwszy Rusek, który wszedł na Everest, trudną drogą, bo oni zrobili drogę na południowo-zachodniej ścianie Everestu, na lewo od tej drogi angielskiej. Miał partnera, który też siadał, zasypiał i tak dalej. No i musiał użyć siły, tak jak mi opowiadał. No, używałem czasami czekana, żeby go pogonić, nie? A teraz nazywa się to humanitarny gest. No więc, natomiast każda taka sytuacja jest sytuacją no, indywidualną i należy ją, nie można generalizować, że zawsze trzeba pomagać, albo ktoś nie pomógł. No, na Broad Peaku, jeżeli merytorycznie byśmy to rozważali, no to przede wszystkim była zła decyzja wtedy na przedwierzchołku, na tym Rocky Summit, że wtedy zdecydowali się, chociaż było już późno, chociaż mieli słabe tempo, wchodzić na wierzchołek główny. Gdyby wtedy w czwórkę się cofnęli, chyba by wszyscy zeszli. Taki jest jak gdyby moja ocena tej sytuacji. Natomiast wtedy, jak już Adam zaczął schodzić, to spotkał podchodzącego Maćka Berbekę, no to była ta sytuacja Wandy i Carlosa. No, dla Adama Maciek był wielkim autorytetem, był niekwestionowanym liderem tej całej czwórki. Jeżeli on idzie, wchodzi, no to chyba wie, co robi. No i to była taka sytuacja. Po prostu tym chłopcom, którzy schodzili, do nich nie dochodziło, że już jest zagrożenie, że jest jakaś sytuacja groźna. Oni zaczęli schodzić, a dwójka, która się dobrze czuje, jeszcze chce zaliczyć ten wierzchołek i chce podejść. Czyli w pewnym sensie te sytuacje wymykają się oceną z pozycji ciepłej kanapy, jak to mówimy. I jak oceniasz to, że właśnie takie autorytety etyczne się wypowiadały, często gromiąc cały pomysł w ogóle eksploracji?
No tu są dwie rzeczy, o których chciałem jeszcze powiedzieć. I po Broadpeaku, albo może nawet tak, chyba po Broadpeaku, Przemek Wilczyński w Tygodniku Powszechnym napisał jeszcze taki artykuł, z kolegą nie pamiętam teraz, to nie te artykuły, które pisał z Bartkiem Dobrochem, tylko wcześniej, artykuł o egoizmie himalaistów, o tym, że zostawia się żony, rodziny i jedzie się realizować swoje egoistyczne cele. I na ten artykuł odpisała i redakcja to opublikowała, ten jej list, żona takiego przyjaciela mojego z Wybrzeża, Mirka Gardzielewskiego, i żona napisała, że nie mówcie o tych ludziach, że oni są egoistami, bo ja właśnie Mirka kochałam za to, jakim on był, za tą jego ciekawość świata, za to, że miał tą pasję. No, gdyby był inny, gdyby siedział w papuciach przed telewizorem i zmieniał kanały, to chyba bym takiego człowieka nie kochała, więc nie można tak jednoznacznie klasyfikować tych ludzi, że to tylko egoizm. Na pewno jest ta nuta egoizmu w tym, co robimy, no ale jednocześnie no, znajdujemy chyba jakieś porozumienie z tą drugą połową naszego życia. No a z kolejna sprawa, o której ty mówiłaś, to było to, czy można na ten temat czy da się to wytłumaczyć komuś, kto nie był w ogóle w takich sytuacjach, czy w tych górach wysokich? I o tym po śmierci Artura Heisera Reinhold Messner napisał takie wspomnienie o Arturze publikowane w Szternie i tam powiedział tak, że na pewno tych motywacji czy emocji nie zrozumie ktoś, kto tam nie był, i że on nawet nie starałby się wytłumaczyć komuś, dlaczego tam chodzimy, dlaczego odnosimy te niepotrzebne zwycięstwa, jak to nazwał kiedyś Lionel Terai, dając tytuł tej swojej książce. Wspomniałeś Artura Heisera, to był twój przyjaciel, ale także kierownik tego programu, pomysłodawca, duch jakby. Zdecydowałeś się, i wiem, że to nie była łatwa decyzja, kontynuować to dzieło, w cudzysłowie, i zarówno PHZ, który później stał się Polskimi Himalajami, czyli programem o wiele szerszym. Powiedz, czy ta eksploracja, w tym zimowa, jest nam naprawdę potrzebna, czy to taki nasz trochę narodowy kaprys, bo historia tak pisała i my chcemy pisać dalej. No medali z tego żadnych nie będzie, co z tego będzie? No ja wtedy, jak zgodziłem się kontynuować ten projekt Artura, to powiedziałem, że projekt należy rozszerzyć i nadać mu nazwę Polskie Himalaje, bo wspinanie w górach wysokich, no nie powinno koncentrować się jedynie na tym himalaizmie zimowym. Jest to taki trend, w którym akurat Polacy odnoszą duże sukcesy i ta rywalizacja znowuż jak gdyby nabrała kolorów, ponieważ i Simone Moro, i Denis Urubko w to zaczęli się angażować. Ale nie powinniśmy zapominać o tym, że te góry istnieją i że można po nich chodzić też i wspinać się także latem. I kolejne takie pole, na którym należałoby się skoncentrować i należałoby próbować tego, no to są drogi sportowe na czasami niższych górach, na 6 czy 7 tysięcznych górach, ale prowadzone w stylu alpejskim, i to jest jak gdyby doceniane i preferowane teraz w świecie. Jest nawet taka nagroda Złoty Czekan za najlepsze przejście sezonu, i uważałem, że jest są wspinacze, którzy świetnie się wspinają w Polsce w średnich górach, i oni powinni na te 6-tysięczne czy 7-tysięczne szczyty uderzyć poprzez właśnie takie projekty.
No i automatycznie masz jakby pod swoimi skrzydłami młodych ludzi i czego byś ich chciał poza umiejętnościami technicznymi, poza tym przygotowaniem do najtrudniejszych dróg i wyzwań, czego chciałbyś jeszcze nauczyć? Jakie wartości inne niż czysto wspinaczkowe? No, tu jest taka rzecz. Powiem jeszcze trochę o tych merytorycznych przygotowaniach. Artur wprowadził już pewną kategorię takich przygotowań do tych wypraw zimowych i to jest dalej kontynuowane. To znaczy nigdy wcześniej nie było tak, że takie przygotowanie wysokościowe, przygotowanie lekkoatletyczne, czy tak jak przygotowanie maratończyka wchodziło w program dla ludzi, którzy chcieli w górach się wspinać. I to się stało już teraz nieomalże regułą. Myśmy rozszerzyli jeszcze ten program o odpowiednie badania medyczne, które określają tam sposób wytrenowania, a jednocześnie współpracujemy z Zabrzańskim Ośrodkiem Kardiologii czy Chorób Serca, gdzie tam adepci czy kandydaci do takich wypraw przechodzą odpowiednie badania kardiologiczne. Wprowadziliśmy także takie przygotowanie z psychologii, jakiejś takiej psychologii sportu i z takiej no, budowania zespołu, komunikacji właściwej w zespole, przygotowania, szkolenia na temat zagrożeń, które w tych górach występują, jak sobie z tym radzić w sytuacjach ekstremalnych. Także ten program wydaje się, że jest coraz mocniej rozwijany z takim ukierunkowaniem, z takim fokusem na te bezpieczeństwo, czy na ograniczenie ryzyka. Ale to, co chciałbym przekazać jakby młodym ludziom, którzy chcą się dalej wspinać, to jest coś innego. To, nie wiem, czy Państwo żeście słyszeli, był tu Krzysiu Wielicki, on opowiada taką historię, jak spotkali się z Boningtonem na Kalapatar i tam jest taki widok na bazę pod Everestem i ta baza pod Everestem, tam kilkadziesiąt namiotów wypełnionych. Wtedy Chris mówi: Krzysztof, jak ja tu byłem w 1974 roku, to byliśmy sami, tylko nasza jedna wyprawa. Krzyś mówi: a jak ja tu byłem zimą w 1980 roku, to też byliśmy tutaj sami. I Bonington mówi wtedy: wiesz co, trzeba się urodzić we właściwym czasie. Ale ja chciałbym powiedzieć tym młodym ludziom, że oni też się urodzili we właściwym czasie, bo każdy się rodzi w swoim właściwym czasie i że w tych górach jest tyle miejsc jeszcze do odkrycia, do zobaczenia. Są doliny, w których nie było jeszcze ani turysty, ani alpinisty. Może te góry są troszkę niższe, może nie mają 8000 metrów, ale jest... jest to coś, co ciągle pozostaje, a co było główną przyczyną, dlaczego człowiek jednak poszedł w te góry i chciał zobaczyć, co tam będzie za kolejnym zakrętem tego lodowca, co tam się znowuż pokaże. I to ciągle jeszcze istnieje. W górach Azji tego jest masę. Myśmy teraz z Krzysiem Wielickim w 2011-2012 jeździli w Hunze na przykład i byliśmy w takich dolinach, gdzie jeszcze nikt przed nami nie był. Czy byś odradził komuś realizację takich marzeń? Czy się zdarzyło, że czułeś się odpowiedzialny, żeby powiedzieć: nie, nie rób tego? To znaczy ja uważam, że każdy powinien to ryzyko czy te wybory dokonywać samodzielnie. Natomiast nigdy bym nie odradzał, a wręcz bym zachęcał, żeby nie bać się marzyć, no bo to jednak pierwsze jest coś, co... Pierwsze są te marzenia, a później starać się je zrealizować. A czy był taki moment, kiedy ty poczułeś, że już nie chcesz wychodzić tak wysoko, czy nie chcesz narażać się, bo to, co na ciebie czeka na ziemi, znaczy na ziemi, na nizinach tak zwanych,
No jest bardziej wartościowe. Czy, jak to u ciebie było? Czy to był taki zwrot ku życiu rodzinnemu? Czy... No dla mnie zawsze to, co zostawiłem w tych przysłowiowych dolinach, czy to co do tego, czyli rodzina, czyli żona, to było dla mnie zawsze najważniejsze. Ja no nigdy tak nie wartościowałem albo góry, albo żona. To jest najważniejsza wartość, którą miałem, którą mam w życiu. Natomiast to, że ta druga osoba jest tak ważna dla mnie, nie powodowało tego, żebym nie realizował innych celów. No, pojechałem w góry, chcę tam coś zrobić, więc próbowałem to robić. Jeżeli się wycofałem, to nie dlatego, że chcę już do domu, ale że po prostu no, może nie mogłem, nie byłem w stanie. Nigdy ja się wspinałem z różnymi ludźmi, którzy w górach byli o wiele lepsi ode mnie i czasami mi się udawało im dorównać, a czasami nie. No właśnie, no bo to trzeba powiedzieć, że wspinałeś się naprawdę prawie z wszystkimi, a jeżeli nie, to na pewno wszystkich znasz. I powiedz trochę o tym środowisku katowickim, bo to jest... No, ale żeby dokończyć jeszcze tamto pytanie, to powiem, że teraz żona mówi, no dawniej były takie czasy, że wyjeżdżałeś czasami po 3 miesiące, 2 razy w roku, a teraz siedzisz cały czas w domu i marudzisz. Także... Ale odnalazłeś się w domu? No tak, daję sobie radę. No i chciałam zapytać o to środowisko katowickie, bo to jest, no, to jest niesamowita historia i niesamowici ludzie i niesamowite więzy, nie przyjacielskie, rodzinne bym powiedziała. Bo mówimy o tamtych latach, o latach 80. i wtedy to życie wyglądało w Polsce zupełnie inaczej i no właściwie nie było możliwości realizacji, nawet młody człowiek nie mógł się realizować w pracy zawodowej czy nawet na uczelni. No to wszystko była taka urawniłowka, no więcej tam nie można było zarobić jak te 2000 no, po studiach czy 1800 i tyle, no za 2 lata dostało się 300 zł podwyżki i coś. Tam nie było jakiejś możliwości rozwoju i dlatego myśmy... Ci ludzie, którzy chcieli coś realizować, jakieś swoje pomysły, no to wymyśliliśmy te wyprawy. No i wtedy kluby wysokogórskie mogły pracować na tych, robić te roboty wysokościowe, te pieniądze tak zdobyte były w miarę o wiele większe niż w normalnej pracy, ale nie mogliśmy tych pieniędzy wziąć sobie do kieszeni czy kupić sobie malucha za nie, tylko mogliśmy je przeznaczyć na wyprawy i to był nasz sposób na życie, ale poza tym to już później no, część tych ludzi, którzy pokończyła studia czy miała doktoraty, już nie pracowała w swoich zawodach, tylko malowaliśmy kominy. No, tej roboty no, było tam jakieś przez jakiś czas, no, ale później trzeba coś z tym czasem było robić, więc żeśmy znowu żyli jako jedna wielka rodzina, razem żeśmy bankietowali, razem żeśmy jeździli w skałki, razem jeździliśmy na wyprawy, po powrocie z wypraw znowu żeśmy malowali kominy i tak, no i właściwie myśmy się, i co jeszcze było charakterystyczne, że w tym katowickim klubie tam no, były wielkie postaci tego himalaizmu i był i Krzysiek Wielicki, i Jurek Kukuczka, i Rysiek Pawłowski się tam wspinał, i Artur Heiser, no ja się trochę tam wspinałem, i Rysiek Warecki, jeżeli mówimy tylko o tych, którzy jeździli regularnie na wyprawy, ale było masę bardzo dobrych wspinaczy, czy Falko Donsal, czy Zbyszek Wacht. No, wielkie postaci i to dawało też to jak gdyby takie wspólne życie, dawało to, że myśmy, każdy każdego znał, nie mieliśmy specjalnych tam tajemnic, no jakoś się tak żyło, no to było co... I może to, co teraz mówię, to trochę brzmi tak nostalgicznie, ale wybaczcie, ja nie, to nie nostalgia za komuną, tylko za tym, że wtedy byliśmy młodzi. No, może. No i chyba łatwiej było wam wytrzymać ze sobą w bazie te tygodnie, jak nie miesiące, bo dzisiaj często wspinacze poznają się na lotnisku. I powiedz mi, jaki wpływ taka przyjaźń
właśnie jak wasza katowicka miała później w Górach Wysokich? Czy co jest lepszym systemem? Spinać się z dobrymi, nieznanymi wspinaczami, czy być przywiązanym bardzo mocno do przyjaciół, których można stracić? Na pewno te wyprawy, takie jak były wtedy w latach 80., wyprawy klubowe, my teraz mówimy o tym naszym środowisku katowickim, ale takie same środowiskowe wyprawy były z Zakopanego, czy z Trójmiasta, czy z Poznania. I tam no, chyba inaczej się jednak spina, czy tworzy się zespół wtedy, jak się, no wszyscy znamy się dosyć dobrze. Ale tu chciałbym powiedzieć też trochę o mnie, co te wyprawy dawały też mnie i co one, co te wyprawy dla mnie znaczyły. Ja uważam, że te przyjaźnie, które powstały na tych wyprawach, no są o wiele ważniejsze, trwalsze, bo ja jeździłem później też z innymi środowiskami. Jeździłem z chłopcami z Trójmiasta, gdzie do dzisiaj się spotykamy, czy z Markiem Roslanem, czy z Jackiem Jezierskim, z którym później byłem jeszcze na Antarktydzie. I ciągle no, cieszymy się, zarówno jeden, jak i drugi, jak no, jest możliwość, żebyśmy się znowu spotkali i sobie poopowiadali stare historie. W tych wyprawach naszych byli też ludzie spoza Polski, było masę wspinaczy brytyjskich, czy był Carlos i jego ówczesna żona Elza. Ciągle utrzymujemy kontakty i ciągle ta przyjaźń tkwi w nas. Ja tu jeszcze jedną opowiem historię dobrą w 76 roku na Noszaku. Spotkaliśmy japońską wyprawę, uczestniczył w niej Naoe Sakashita, który później był jednym z najlepszych wysokościowych wspinaczy japońskich. On wszedł jako pierwszy na K2 od strony północnej tym filarem. On zrobił tą drogę na północnej ścianie Kanchenjungi, gdzie teraz był w zeszłym roku Adam Bielecki. I wtedy Naoe przeczytał Messnera książkę, że należy się wspinać w stylu alpejskim w Górach Wysokich. No więc ponieważ wcześniej zrobili nową drogę na Dżanu i po 2 miesiącach przyjechali w ten Hindukusz, wydawało im się, że mają dobrą aklimatyzację i weszli pierwszego dnia tam na jakieś 6 tysięcy, bolała ich trochę głowa, no ale następnego dnia poszli wyżej i tego trzeciego dnia byli zdolni tylko do tego, żeby dojść z powrotem do naszej bazy wtedy. I tam już zupełnie, oni w dwójkę się wspinali, zupełnie padli. I myśmy ich tam usiłowali ratować, mieliśmy lekarza, mieliśmy jakąś butlę z tlenem, taką ratunkową, która była wysoko w pierwszym obozie. Wysłaliśmy tam chłopaków po tę butlę z tlenem i wszystko to działo się w moim namiocie i spotkałem się z tym Naoe po 35 latach, kiedyś na targach. On prowadzi teraz swoją firmę w Japonii. Przyjechał tu do mnie i jest świetna opowieść jego, co on pamięta z tego, jak był ratowany. Mówi, pamiętam, że siedziałem w tym twoim namiocie i paliła się świeczka i ta świeczka mi coraz, tak prawie, już prawie mi gasła ta świeczka. A obok był jego przyjaciel, lekarz i ten przyjaciel nagle mówi tak, Naoe, jestem twoim lekarzem, jestem twoim przyjacielem, opiekowałem się tobą, ale teraz będziesz musiał już sobie radzić sam. I ciach. Ale wtedy myśmy przynieśli ten tlen i on mówi, wasz lekarz podał mi tą myśmy bez tych maski tlenowej, tylko taki sam, plastikowy przewód z tym tlenem i pije parę łyków tlenu i mówi, i nagle ta świeczka zapaliła się tak przede mną. I pamiętam, jak lekarz chciał odebrać mu ten wężyk z tym tlenem i podać temu przyjacielowi, to on mówi, ja tak z tym wężykiem do tego, żeby jak najdłużej sobie tego tlenu powdychać. No. I co chciałem powiedzieć, bo wtedy spotkaliśmy się po tych 35 latach i znowuż i byliśmy jak dwaj kumple, którzy się
kiedyś tam widzieli i tego. I on jeszcze mówił, o, mam jakąś taką finkę harcerską, myśmy wtedy, którą żeś mi wtedy podarował, mam taki nóż, muszę ci go, i on zdjęcie zrobił i mi przysłał. No. Także te przyjaźnie górskie są no, bardzo trwałe, także wydaje mi się, co jeszcze jest ważne w tym, że no wspólnie się znosi tam parę tych niewygód, że tak powiem, jakaś jest niepogoda, no siedzi się w namiocie przez ileś 5 dni, pamiętam z Jackiem Masełko, żeśmy w tym najwyższym obozie pod McKinleyem taki sztorm 5-dniowy przeżywali. Jedyną rozrywką było to, że trzeba co parę godzin wyjść i odśnieżyć namiot i wtedy człowiek, no jeden drugiemu opowiada całą historię swego życia, no bo co można by było tam jeszcze innego robić. Także to staje się później jakaś no taka, no nie, w innych sytuacjach nie do opisania taka bliskość i doceniasz wtedy te no walory czy wartości tego drugiego człowieka. A z Arturem Heizerem łatwiej było jeździć w góry, czy prowadzić firmę razem? Bo wiesz, biznes często ludzi skłóca. No, w biznesie są trudne chwile, także są czasami różna ocena sytuacji i tak dalej, także wydaje się, że poprzez tą przyjaźń, która została nam z gór, to każdy z nas, zarówno on, jak ja, mając tam z tyłu głowy właśnie te nasze przyjaźnie i wspólnie przeżyte dni w górach, nie doszło do tego, żebyśmy, bo Artur się rozstawał z częścią tych ludzi, którzy byli naszymi partnerami, a myśmy jakoś przetrwali te trudności biznesowe. Razem. Jak stare, dobre małżeństwo, tak samo mówiłeś. Powiedz, czy człowiek się obraża na góry, kiedy traci przyjaciela? No i nie mogę mówić za innych. Ja się nigdy nie obrażam, bo nigdy tych gór nie traktowałem ich jak osobę, jak kogoś, na co można się obrazić. Nie? Dla mnie to jest jednak... No, przyroda, natomiast nie powiem, że czasami jest trochę tego za dużo. No, ja pamiętam po tej lawinie pod Kumbuce, zarówno Artur, jak i ja mieliśmy trochę dosyć tych gór i powiedzieliśmy Jurkowi Kukuczce, że nie jedziemy z nim na jesienną wyprawę kolejną na południową ścianę Lhotse. Ale jednocześnie przygotowywaliśmy projekt na kolejne lata. No, Artur chciał zdobyć wszystkie 14 ośmiotysięczników w ciągu jednego roku, a ja miałem tę wyprawę przygotować. No. Także czasami trzeba sobie zrobić przerwę jakąś, no ale może byśmy znaleźli przykłady takich ludzi, dla których utrata przyjaciela była powodem do tego, żeby z górami skończyć. Natomiast z drugiej strony nigdy człowiek nie sądzi, że to może jego spotkać. Ja przypominam sobie 86 rok pod K2 i tam co parę dni ktoś ginął, a reszta się dalej wspinała. Ja byłem wśród tych, którzy dalej się tam wspinali i do tej pory nie potrafię jednak tego tak racjonalnie jakoś wytłumaczyć. A czy pamiętasz taką sytuację, która była jakby definicją przyjaźni w górach? Czy byłeś świadkiem, czy może potrafisz właśnie z historii przytoczyć? Taki moment, kiedy właśnie wyszła ta przyjaźń w górach. Ktoś zrobił coś heroicznego, ryzykując wszystko dla przyjaciela? No ja mogę powiedzieć, że kiedyś sam schodziłem w dosyć tragicznych okolicznościach z Annapurny Wschodniej. Wtedy schodziłem z dwójką Ekwadorczyków. Ten jeden Ekwadorczyk zginął. Drugi, taka stroma ściana zakończona szczeliną, schodziliśmy po tej ścianie, on spadł przez tą ścianę,
udało mi się go jakoś, jeden biwak żeśmy przeżyli bez namiotu, następny biwak, następnie udało mi się go dotransportować do tego namiotu, tam żeśmy przetrwali kolejną noc i wtedy do nas doszedł Henry Todd z dołu, a chłopcy właśnie Arthur Heiser, Steve Ange zorganizowali taką akcję ratunkową tam po nas, no i nas z tej góry ściągnęli, także. No a druga rzecz, to zobaczycie Państwo sami na tym filmie, który dzisiaj żeśmy przygotowywali. Jest to film z letniej wyprawy na Broad Peaka, gdzie Arthur Heiser złamał nogę wysoko na przełęczy między Broad Peakami, 7800 metrów czy 7900. I dzięki właśnie akcji, którą kierował Piotrek Pustelnik i dzięki pomocy międzynarodowej ekipy Artur został uratowany. Sam też ratował, prawda? To też jego słynny Everest jest takim przykładem heroizmu. Tak. Chciałam też zapytać o akcję Pasja Gór, którą niedawno organizowaliście w Katowicach. Powstanie dzięki niej i wsparciu internautów pomnik upamiętniający tych wszystkich śląskich himalajstów, alpinistów, wspinaczy, którzy zginęli. Powiedz, skąd taki pomysł? Ten pomysł był już tam od paru lat w naszym klubie powstawał. Przyjaciele tych ludzi, którzy zginęli w górach, wpadli na taki pomysł, żeby upamiętnić tych, których straciliśmy i żeby było jakieś miejsce, że rodziny mogą przyjść, zapalić świeczkę, wspominając ich. My mamy takie kultowe miejsce w Katowicach. Jest taki drewniany kościółek w Parku Kościuszki, kościół świętego Michała i tam zawsze w ostatnią środę chyba października, w rocznicę, niemalże rocznicę śmierci Jurka Kukuczki na południowej ścianie Lotse odbywa się taka msza za tych, którzy zmarli. Te nabożeństwa mają taką specyficzną atmosferę. U nas członkami klubu w pewnym okresie była taka grupa alumnów i oni to organizowali. Teraz część z nich już jest tam proboszczami nawet, czy wikarymi, ale te były kolorowe takie te spotkania i te msze, była gra na gitarze, te śpiewy. I tak żeśmy załatwili, że miasto zgodziło się, żeby obok tego kościółka było miejsce na ten pomnik. Miasto dało tam jakieś część pieniędzy, natomiast resztę zebraliśmy jako klub wysokogórski na tym portalu Polak Potrafi. Tu chciałbym publicznie czy podziękować serdecznie tym ludziom, którzy tam się na tym portalu do tej idei dorzucili. Dziękuję bardzo. To dziękuję. W stronę Państwa oczywiście brawa. Czy Grzegorz, mamy czas na pytania, czy... Oczywiście. W takim razie oddaję Ci. Czy macie Państwo pytania? Przekazuję mikrofon. Jest chwila na kilka pytań. Cisza. To może puścimy ten film, a może później jeszcze coś. Dobrze. Dziękuję. Jeszcze może parę słów chciałem tutaj dodać, bo Piotrek mówił, że jak Artur złamał tą nogę i zaczęli go opuszczać, to on strasznie narzekał, że go boli ta noga i wtedy lekarz poradził Piotrowi, żeby mu przylepił na plecach taki plaster przeciwbólowy. No, przylepił mu ten plaster i wtedy Artur już przestał narzekać, że go boli noga, ale zaczął się zachowywać tak, jak tu żeście widzieli na tym filmie. Dobrze, bardzo dziękujemy. Ja bym prosił, myślę, o brawa, bo film był naprawdę poruszający. I jak to na Górach Wartości przystało tradycyjnie? Mamy kilka nagród, jest ich, można powiedzieć, że strasznie dużo. Żeby szybciej nam się sprawniej losowały, żebyśmy to jakoś fajnie zorganizowali, to bym poprosił Janusza, żeby wylosował 10 nazwisk i przeczytamy zaraz. I proszę już, żeby te osoby podchodziły do Uli i zaraz będę mówił, co tam jest do wylosowania. Łukasz Wiak.
Czy jest Łukasz z nami? Poprosimy szybciutko Łukasza. Kolejna osoba. Katarzyna Banaszek. Poprosimy Kasię. Dobra. Okej. To może czytajcie może tam. O właśnie. Jeszcze poprosimy jakąś wolontariuszkę. Agnieszka, czy mogłabyś poprosić jakąś koleżankę, która tam jest w szatni? O, już jest, okej. Krystyna Kamińska. Dobrze, to Krystyna Kamińska. To jest dla ciebie, proszę. Jest Justyna. Tutaj zapraszamy do... Michał Bayer. Tak, tak, tutaj. Mhm. Dariusz Bogacz. To są książki od sklepu podróżnika specjalnie dla was. Tam również znajdują się kupony rabatowe na zakupy. Monika Charytoniuk. Jest Monika? Jest. Kto następny? Monika Molenda. Jest Monika? Jest. Tak, jeszcze troszeczkę, bo nagród jest naprawdę sporo, słuchajcie. Agnieszka Widera. Jest Agnieszka? Dobrze. Teraz mamy kilka sztuk koszulek. Bardzo fajne t-shirty, nie wiem, czy to takie same jak Majanusz. Takie same, słuchajcie. Trzy razy t-shirt. Kinga Szukalska. Jest Kinga? Jest. To pewnie dla Kingi będzie... Rozmiar S? Okej, okay, proszę. Piotr Urbański. Dobrze, Janusz, że wylosowałeś faceta, bo mamy L-kę. Proszę bardzo. O, będzie świetna. I jeszcze jedną S-kę mamy. Magda Krzyna. O, proszę bardzo. I ostatnie dwie nagrody to są kalendarze od Fundacji Kukuczki. Justyna Marcinkiewicz. Wiesz co, to weź jeden. Jest Justyna? Jest. I będzie ostatnia nagroda z bonusem. Piękna naszywka, którą można eksponować. Klaudia Wiktorza. Na plecaku lub ubraniu. Tak. Jest Klaudia? O, super. I teraz, Janusz, jeszcze mamy tak zwaną wrzutkę w publiczność. Gdybyś mógł, to łapcie, słuchajcie, refleks się liczy. Uwaga! I ostatnia, Okej, bardzo dziękuję. Ja chciałbym jeszcze wymienić tak szybciutko partnerów i naszych sponsorów. Tak naprawdę osoby, dzięki którym tu jesteście, bo informacja jest bardzo ważna, żeby przekazywać sobie te informacje o tych naszych górach wartości. Więc tak, sponsorami jest Yeti, sklep podróżnika, partnerami są Fundacja Kukuczki, Klub Wysokogórski Warszawa, SKG, SKPB, Klub Turystyki Aktywnej Spacernia, Expeleo Klub Warszawa, UKA Warszawa, Blog Góry Książek, Portal Górski, Dreadtooling.com, Wspinanie.pl, Fundacja Zawady, Fundacja Wielki Człowiek, Fabryka Friendly, Telewizja Fox 11, która nas filmuje, cześć Fox 11, Magazyn Góry, Magazyn Nad Poziomem Morza oraz Taternik. Ja mam jeszcze, słuchajcie, oczywiście, nie zapominając o naszym gościu, mam oczywiście również pakiet specjalny z podziękowaniem, także wielkie brawa i bardzo dziękujemy naszemu gościowi. Jeszcze zapraszam Jagodę, która dzisiaj bardzo dzielnie prowadziła nasze spotkanie. Dzięki, Jagoda. I teraz tak, gdybyście jeszcze mieli jakieś pytania, to jest ostatnia szansa, słuchajcie, ktoś ma jakieś pytania. O, jest pytanie, już przekazuję mikrofon. Tutaj pan, w trzecim albo czwartym rzędzie. Może dwa pytania, jeśli można. Pierwsze, można po prostu jak to się stało, że Artur Heiser złamał na tej wysokości nogę? A drugie pytanie, to jak w praktyce realizować pomysł, nie wiem, czy pragnienie Reinholda Messnera, żeby zdobywać ośmiotysięczniki w stylu alpejskim? No Heiser złamał, jakoś tak mu się zdarzyło, no może to dosyć łatwo. Zjeżdżał i ponieważ był w rakach, tam mu ta noga, rak mu się zaklinował w szczelinie,
zjechał trochę niżej i skręcił tą nogę i nastąpiło to złamanie. Natomiast no, Messner tak mówił, ale już masę ludzi w tym stylu alpejskim na te ośmiotysięczniki wchodziło w międzyczasie. No, jest nawet w tamtych latach, w 83 roku, ten zespół, o którym tu mówiłem, czyli Wojtek i Jurek, zrobili w ciągu jednej wyprawy, weszli na dwa ośmiotysięczniki nowymi drogami i w stylu alpejskim, także no da się to zrobić niewątpliwie. Krzysiek Wielicki wchodził solo na różne, też nowymi drogami, na przykład wschodnią ścianę Daulagiri tak zrobił drogę na Szapangmie. No, te rzeczy się robi, no. Trudniejsze są może góry czasami nie tak wysokie, a ściany trudniejsze. Denis Urubko z partnerem zrobili tą południowo-zachodnią ścianę Broad Peacock, którą myśmy pod nią mieli wtedy bazę. Taki nasz pomysł był, żeby tam uderzyć, no, ale wystarczyło nam tylko, żeśmy weszli normalną drogą, żeby się zaklimatyzować przed Kaszubrumem IV. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś? Ostatnia szansa? Nie ma. Okej. Okay. To jeszcze powiem taką autoreklamę naszego miejsca. Słuchajcie, żeby dowiedzieć się o kolejnych spotkaniach Góry Wartości i zresztą nie tylko, warto wejść chyba najlepiej na Facebooka. Jesteśmy pod pierwsze piętro ze względu na miejsce, które się znajduje, to jest część centrum myślenia Pawła II, ale de facto znajdujemy się na pierwszym piętrze, więc na Facebooku jesteśmy jako pierwsze piętro. Jedyneczka arabska, piętro i tam publikujemy wszystkie informacje, także polecamy się. Jeszcze jest jedno pytanie. Chodzi o unifikację. Unifikację czego, jakby pan mógł wyjaśnić, bo państwo, nie do końca wiem. To był, sprawa jest taka, żeby przygotować się do wyprawy, która by była wyprawą zimową i jak gdyby ci kandydaci, którzy chcieliby pojechać na wyprawę zimową, no to poprzez tą unifikację jest jakby zrównanie tego poziomu czy umiejętności tych kandydatów. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo.